przyszłym roku Gruziąski Klub Sportowy Olimpia będzie obchodzić stulecie istnienia. W Gruziądzu mamy taką konstrukcję, że mamy dwie Olimpie. Mamy Olimpię Stowarzyszenie, czyli klub, mamy klub, Gruziąski Klub Sportowy Olimpia. Tam jest około 200 dzieci i młodzieży, którzy mają, trenują judo i lekką atletykę. I też mamy spółkę miejską Olimpię SA. Ta spółka miejska jest częścią biznesu sportowego. Już w zeszłym roku był problem z Olimpią, mówię tutaj o spółce, że chcieliśmy, żeby tą spółkę sprzedać. Niestety nie udało się i nikt się nie zgłosił. Teraz jak bumerang znowu wraca sprawa dofinansowania tej spółki miejskiej, co dla nas jest dosyć dużym obciążeniem, bo my wychodzimy jednak z założenia, że te pieniądze, które są ciągle przekazywane do tej spółki miejskiej, nie są w sposób taki, nie służą mieszkańcom w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Dlatego też teraz radni będą decydować o tym, w jakim kierunku pójdziemy i my też byśmy chcieli jako Polska 2050 zabrać głos w tej dyskusji. W naszym programie wyborczym filmowanym naszymi nazwiskami zabraliśmy głos dotyczący problemu finansowania spółek sportowych z pieniędzy sportu zawodowego, z pieniędzy z kasy miasta. No i w zasadzie z tego powodu rodzą się takie trzy pytania. W jaki sposób finansować te spółki sportowe, sport zawodowy, żeby nie wzbudzało to niczyich, żadnych kontrowersji oraz nie wzbudzało to problemów. Dalej, co powinno być naszym priorytetem? Czy powinniśmy stworzyć takie warunki, komfortowe warunki trenowania sportu przez dzieci i młodzież w różnych sekcjach? I tutaj przeznaczamy na to z kasy miasta kilkaset tysięcy złotych z podziałem na różne sekcje. I wreszcie, czy powinniśmy też finansować wielkie widowiska sportowe, na które idą ogromne miliony z kasy miasta? I czy jest to takie działanie służące do końca mieszkańcom, bo to są ogromne pieniądze. Ponieważ wywodzimy się z ruchu obywatelskiego, ruchu miejskiego, który też utożsamia się z ruchem Polska 2050, chcielibyśmy pozostać tym wierni tym ideałom służenia obywatelom, służenia mieszkańcom. Dlatego sprawa Olimpii jest dla nas bardzo poważnym problemem i obawiamy się jednego, że teraz po burzy w szklance wody, która akurat jest, sprawa zostanie wyciszona, w jakiś sposób uspokoi się i znajdzie się pod dywanem. Żeby rozwiązać problem Olimpii Grudziądz, potrzebne są jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to naprawdę prawdziwa chęć zajęcia się tym tematem, czyli zagłębienie się w to, bo mamy wrażenie, że do tej pory uczestniczymy w jakimś spektaklu, teatrze, który tak naprawdę bardzo pobieżnie zajmuje się tą, wszyscy wkoło mówią, że zależy im na Olimpii, że kochają Olimpię Grudziądz, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika, a przed nami tylko, tak jak widać, kolejne dokapitalizowania, które jakby stoją przed nami w tym momencie. Dlatego myślę, że tutaj głównym celem będzie stworzenie dobrego, transparentnego systemu finansowania i sportu zawodowego, i sportu amatorskiego. Przede wszystkim zbudowanie infrastruktury i danie możliwości młodym Grudziądzanom na rozwijanie swoich talentów sportowych, trenowanie sportu tutaj u nas w Grudziądzu, tutaj u nas na Olimpii. Rozbudowanie tej infrastruktury, czyli zbudowanie i poprawę warunków, zbudowanie hal, ścieżek, boisk, basenów i stworzenie takich możliwości naprawdę dogodnych do rozwoju tych najmłodszych, właśnie przede wszystkim Grudziądza. No i druga sprawa to jest odwaga, żeby to zrobić. Odwaga, żeby właśnie podjąć takie decyzje, które stworzą właśnie warunki tym najmłodszym. Tymczasem
Mamy wrażenie, że Grudziądz jako miasto uczestniczy w tym momencie w jakimś takim piłkarskim pokerze, PRL-owskim filmie, a tutaj potrzeba na pewno sprawnego, nowego systemu, a przede wszystkim debaty, poważnej debaty na ten temat, jak ten problem długofalowo rozwiązać. Nie dzisiaj, teraz, tutaj na tą chwilę, na ten najbliższy rok, tylko na najbliższe lata, długie lata, żeby przede wszystkim właśnie zrobić tą obywatelskość, czyli amatorski sport, danie możliwości rozwoju najmłodszym, którzy potem będą mistrzami przyszłymi, potem będą grać tutaj na naszych boiskach, ci przede wszystkim Grudziądzanie. No dobrze, ale... Nam chodzi o to, że my nie jesteśmy przeciwko dotowaniu sportu, żeby była jasność. Grudziądza po prostu nie stać na to, żeby utrzymywać dwa kluby sportowe. I ten temat się roluje już przez lata, a my też musimy mieć z tyłu głowy to, że teraz idą naprawdę bardzo ciężkie czasy, jeżeli chodzi o samorząd. Pamiętajcie, że mamy przed sobą kryzys energetyczny, wojnę w Ukrainie, kryzys ciepłowniczy i inflacja. Samorządy zostają tak naprawdę, bo taka jest polityka niestety PiS-u, że oni nie dotują, nie dają nam konkretnych, żadnych pieniędzy samorządom, a tylko podwyższane są przez właśnie takie zewnętrzne i wewnętrzne decyzje. I teraz też pamiętajmy, że Grudziądz mamy, ja wiem, że ludzie już mają dosyć, ale Grudziądz ma najbardziej zadłużony szpital w całym kraju. Ja wiem, że my jakoś odstępujemy od tego problemu, ale to cały czas na Grudziądzu wisi. My chcemy dawać pieniądze na sport. Chcemy, ale niech z tego sportu, z tej infrastruktury korzystają dzieci, młodzież i sporty amatorskie. No przecież zobaczcie, ile jest stowarzyszeń takich sportowych w Grudziądzu i oni sobie świetnie radzą. Radzą sobie i angażując młodych ludzi, bo to też oprócz tego, że angażujemy młodych ludzi, to jeszcze jest inny i jeden plus jeszcze. Ta młodzież, która garnie się do sportu, jeżeli damy im taką możliwość, to my wychowamy wspaniałe kolejne pokolenie, bo sport wychowuje. Dobrze, to ja mam pytanie, bo Państwo tutaj przedstawili raczej ogólne hasła, no ale konkret. Za chwilę będzie prawdopodobnie głosowanie, Państwo radni będą głosować. Spółka, drużyna rozpoczęła rozgrywki, gra na kredyt, na razie z pożyczek. Jak Państwo zagłosują w tej sprawie, bo ja z tej wypowiedzi... Nie umiem wyciągnąć wniosków, jak Państwo zagłosują, czy Państwo wiedzą, czy będzie, nie wiem, jakaś dyscyplina klubowa, bo ja słyszę różne rzeczy o tym, o tej sesji, która jeszcze chyba nie ma terminu w ogóle, na razie nieoficjalny. Jeżeli ktoś odpowie, to troszeczkę bliżej mikrofonu, dobra? Nie ma dyscypliny klubowej. My teraz prezentujemy nasze stanowisko, czyli stanowisko radnych związanych z Polską 2050, więc w naszej aktualnej, jakby w naszej ocenie całej sytuacji, no nie, raczej nie możemy być za takimi rozwiązaniami. A naszym głównym celem, naszym głównym przekazem jest debata, jakaś solidna debata, po prostu... Ale nie ma już teraz czasu na debatę, za chwilę będzie decyzję. Sesja nadzwyczajna, więc to już... No to będzie debata będzie na przyszłość, owszem, zobaczymy, jaka będzie podjęta decyzja. No, stanowisko jest nasze takie i na tą chwilę... Dobrze, ale to będziecie przeciw, bo jak się wstrzymacie, a inni będą za, to ta uchwała, to dokapitalizowanie przejdzie znowu. Nie wiem, czy możecie powiedzieć teraz, że będziecie przeciw tej uchwale, jeżeli ona się pojawi? Nam jest szkoda wydawania tych pieniędzy, bo to jest studnia bez dna. Ale zagłosować trzeba, no nie można oddać głosu, że oczywiście, to jest studnia, tak. Więc Państwo radni, macie Państwo jakieś swoje tutaj i nasze wystąpienie cały czas pokazuje, że my nie damy tych pieniędzy. Znaczy, nikt z nas... tutaj będących radnymi, nie zagłosuje na to, żeby znowu wrzucić kolejne miliony w spółkę. Wszystko. To jest jasne. Tutaj pani, tutaj był też głos, pojawił się o młodzieży i dzieciach. No ale prezes spółki właśnie argumentuje, że dzięki temu, że drużyna jest w trzeciej, za chwilę być może będzie w drugiej, to przyciąga młodzież i akademia ma tam kilkaset dzieciaków. Jeżeli będzie drużyna amatorska w piątej lidze czy w klasie, nie przyciągnie tylu młodych ludzi. To proszę bierze mikrofonu, tak? To naprawdę się bym z tym nie zgodziła i ta akademia to jest taki listek figowy, jeżeli chodzi o tutaj spółkę i naprawdę ja chcę zauważyć, jak
wspaniale funkcjonuje stowarzyszenie właśnie Olimpia i ilu ma wychowanków i naprawdę ja nie widzę problemu, żeby tą sekcję piłkarską młodzieży i dzieci właśnie przeflancować. I wierzcie mi, że te dzieciaki pod kuratelą obecnego prezesa stowarzyszenia naprawdę będą miały godne warunki do tego, żeby dalej trenować i wierzcie mi, że nam zależy na tym, żeby jak najwięcej dzieci przyciągnąć i dzieci chcą chodzić, chcą trenować różne dyscypliny i my jako miasto jesteśmy do tego zobligowani, żeby im to po prostu umożliwić, a nie wrzucać pieniądze w biznes sportowy. No, zresztą też zwróćcie uwagę Państwo na ostatni mecz, ten, który miał dać nam przepustkę do drugiej ligi. Umówmy się, powiem dyplomatycznie, no, jest to sytuacja wątpliwa etycznie, prawda? Czy my naprawdę chcemy brać udział i dotować coś, co ma w takim systemie funkcjonować? To nie jest czyste. To nie jest czyste. W takim razie ta debata czemu by miała służyć, nie wiem, wypracowaniu rozwiązań, co docelowo spółka miała być zlikwidowana, no bo to się wiąże. Do czego Państwo dążyli? Jaki jest Państwa plan właśnie na tą przyszłość, jeżeli pominiemy już fakt tego sierpnia i tych rozgrywek, to nie wiem. Jeżeli chodzi o spółkę miejską, to jak wspomnieliśmy, uważamy, i to jest poparte ekonomią, i tu nie trzeba być doktorem ekonomii, żeby wiedzieć, że Grudziądza nie stać na dwie spółki. Na spółkę, która nie generuje żadnych zysków. No tak jak Państwu mówiłam, od 2013 roku w spółkę Olimpia S.A. wpompowano z Urzędu Miasta i ze spółek ponad 30 milionów złotych. W zeszłym roku była opcja sprzedaży tej spółek i biegły wycenił ją na 800 coś tam tysięcy złotych. Więc widzicie, jaką oni mają wartość i nie znalazł się żaden amator. I teraz jeszcze bo możemy to porównać do spółki GKM. I tutaj naprawdę trudno mi zarzucić, żebym ja była kibicem żużla czy piłki nożnej, więc ja tu mówię całkowicie będąc bezstronną osobą. Ale obserwując te dwie spółki, ja widzę, jaką pracę wykonuje na przykład spółka GKM, która non-stop odpala jakichś nowych sponsorów. Oni, widać, że oni się starają. A przepraszam, ale ja nie widzę tego samego w spółce Olimpia. I siedzenie i czekanie tylko, żeby dostać pieniądze z kasy miasta, jest to trochę nie fair. Gdzie mówię, to są nasze pieniądze, pieniądze naszych obywateli, mieszkańców. I my chcemy mieć fajne ścieżki do biegania, trasy rowerowe. Na przykład chcemy, żeby ta hala, która pamięta PRL, żeby ona wyglądała tak, jak to jest w XXI wieku. Nam o to chodzi. No, jest coś takiego jak dobro nadrzędne, tak? I nam o to dobro nadrzędne chodzi. Jeszcze do Państwa radnych mam pytanie, bo jeżeli Państwo nie poprą tej uchwały, jeżeli inni, bo słyszałem różne głosy, jeżeli ta uchwała nie przejdzie, to Państwo zdają sobie sprawę z konsekwencji? Nie wiem, że drużynę trzeba będzie wycofać, spółkę rozwiązać, nie wiem, rozwiązać kontrakty z zawodnikami, co oni tam mają zapisane, zapłacić im może za 3 miesiące jeszcze, bo teraz będą musieli gdzieś tam klubów szukać. No bo prezes mówi krótko, jak nie będzie tych pieniędzy, tych miliona 300 czy miliona 400, to trzeba to wszystko zamknąć na tym poziomie, na którym teraz jest nawet. Tak, zdajemy sobie sprawę z tych konsekwencji, a ja dodam tylko, że o pożyczkach, które tutaj się wydarzyły ostatnio, dowiedzieliśmy się z mediów, więc my nie mieliśmy na to żadnego wpływu. To się po prostu zadziało się, wiemy, że czas leci, ale tutaj myślę, że należy też w perspektywie naszego miasta patrzeć długofalowo i nie tylko to, co się wydarzy przez najbliższe pół roku, czy najbliższy rok, tylko przez najbliższe lata, dziesiątki lat. I trzeba sobie wyznaczyć jakiś po prostu konkretny kierunek. A to nie można było zaraz po zakończeniu sezonu rozmawiać, bo wtedy być może drużyna by nie rozpoczęła w ogóle rozgrywek. To się tam za miesiące chyba od zakończenia poprzedniego sezonu. No, tak się poukładały sprawy, że nie mieliśmy możliwości jakiejś rozmowy głębszej właśnie, czy z prezesem, czy z innymi osobami. I
Na tą chwilę po prostu nie było to możliwe. Jeszcze dodam, że też nie poznaliśmy też planu prezesa na ten rok i teraz przypomnę Państwu, rok temu była taka sesja, kiedy był podobny problem. Nie było na tej sesji prezesa, nie przedstawił swojego planu i teraz też jesteśmy ciekawi, co prezes nam powie, bo tak na chwilę dzisiejszą nie znamy tych planów. Planów prezesa. Jeszcze mam jedno pytanie, ale nie uciekło. Ja jeszcze mam pytanie. Państwo radni, mówicie Państwo jako za siebie, jako radni Sojuszu Obywatelskich Gruzin, tak? Czy Państwa to zdanie było konsultowaliście z przewodniczącym klubu, czy, bo Pan też wspomniał, że nie ma dyscypliny klubowej, ale pytam, czy po prostu było też Państwa to stanowisko, które dzisiaj tu prezentujecie, konsultowane ewentualnie z przewodniczącym, tudzież z innymi członkami klubu? Mieliśmy swoje spotkanie z klubowe, omówiliśmy kto jak uważa i kto jakie ma tutaj swoje zdanie. Nasze zdanie było jasno wyrażone na klubie. Jeszcze Pani pytanie o to, czy to nie jest wszystko za późno, no ja wiem, że coś mówicie długofalowo, no bo skoro prezes Asencki zaciąga pożyczki, no to ma zielone światło na to działanie od prezydenta chyba, no to prezydent jest właścicielem spółki. Jak Państwo się odniosą do tego? Za bardzo właśnie nie możemy komentować tego, bo to się wydarzyło teraz, dowiedzieliśmy o tym się po fakcie, nie znamy szczegółów tego, chcemy porozmawiać, chcemy właśnie zapytać i się dowiedzieć, no, nie było do tej chwili takiej możliwości. No ale sam fakt, że drużyna gra, no to znaczy, że prezydent jakby popiera działanie tej spółki chyba w dalszym, popiera działanie tej spółki na dotychczasowych zasadach. Prezes Asencki sam się zapiera, że dostał zielone światło. Nie ma dyskusji o nowym prezesie, o poszukiwaniu kandydata, nie wiem, jakiegoś nawet chociaż fikcyjnego konkursu, to jest tak jak jest. My na tę chwilę nie rozmawialiśmy jeszcze z prezydentem, dlatego też nie chcielibyśmy się tutaj wypowiadać, bo chcemy też poznać stanowisko, no bo wtedy będziemy mogli o czymś, jakoś się do tego odnieść po prostu, nie? I teraz jeszcze raz, jak to przejdzie, czyli jak będą, kolejna będzie dotacja teraz, to wierzcie mi Państwo, spotkamy się tutaj za rok.